Witajcie moi kochani. Ja nazywam się Lili a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do was, kochani, z takim przekazem anielskim, który zostałam poproszona o to, aby przekazać te informacje dla was właśnie, żeby to poszło do wielu osób. Wchodzimy, kochani, teraz już troszkę weszliśmy, ale wchodzimy coraz głębiej w erę wodnika. Era wodnika jest przewidziana jako złota era dla ludzkości, dla naszej planety, co jest cudowne, prawda? I razem z tą erą wchodzi także pierwiastek żeński, słuchajcie, który uruchamia wszystko, co subtelne, delikatne, pełne miłości, troski. Wzajemności, szacunku, przyjaźni, wszystkich tych pięknych energii, które tak bardzo bliskie są naszemu sercu i, i duszy, prawda? Każdy z Was to przyzna. Przygotowałam Wam tu karty, zobaczcie, kochani, Archanioła Gabriela i Archai Nadziei, jego e, bliźniaczego płomienia. Każdy Archanioł ma swoją. Swoje odbicie, ponieważ Archanioł Gabriel ze światła jest męskim pierwiastkiem, ma także odbicie w żeńskim pierwiastku, i to jest właśnie tutaj w tym przypadku, arkali nadziei. Są to aniołowie ze światła, są to aniołowie białego, krystaliczno-białego promienia. Dlatego ja przygotowałam Wam te dwie dodatkowe karty, które widzicie tam poniżej. I teraz kochani, na pewno bliski Wam jest Archanioł Gabriel ze światła, prawda? Archanioł, który właśnie otoczony jest krystaliczno-białym promieniem, czasami niebieskawym, czasami złotawym. Różnie się okazuje, ma przepiękną energię, i to jest Archanioł prawdy, wprowadza nam prawdę, wnosi nam prawdę do naszego życia, zawsze kiedy o to poprosimy. Oczywiście jest to prawda, najgłębsza prawda, bez żadnego koloryzowania, bez żadnej dyplomacji, słuchajcie, bez owijania w bawełnę. To jest głęboka prawda. I jest to cudowny archanioł, który wnosi nam właśnie w bezpośredni sposób te informacje, które są dla nas potrzebne. Archanioł Gabriel jest także archaniołem zwiastowania, czyli zwiastuje nam. Nowości, coś nowego, w co wchodzimy. Pomaga nam w naszych świeżych, nowych przedsięwzięciach. Jest to Archanioł, który pomaga przy ciąży, pomaga przy porodzie, pomaga powitać nowe życie tu na Ziemi. Archanioł Gabriel jest niesamowitą energią, która dodaje nam otuchy, dodaje nam nadziei, dodaje nam siły, żeby. To coś nowe, to coś nowe, ten nowy nasz początek, żeby go tutaj sobie tak śmiało, żeby w to śmiało wejść, żeby z odwagą wejść, żeby dodaje nam po prostu wiary w to, że to nam się uda, tak? Tej nadziei, że to się uda, tej pięknej, krystalicznie, krystaliczno-białej energii. To jest przecudowne, słuchajcie. Dlaczego zaczęłam od tych, bo chciałabym więcej Wam nagrać, bo tych Archaniołów z ich żeńskimi odpowiednikami mamy siedem. Siedem różnych promieni o siedmiu różnych barwach i nagram Wam właśnie siedem tych filmików. Chciałabym zacząć od tego, dlatego że Archa dziei jest związane i Archanioł Gabriel oczywiście bardzo silnie z tym, że wchodzimy teraz w merę jako ludzkość, jako planeta. I Archai nadziei jest swego rodzaju dla mnie odpowiednikiem właśnie tego, co się teraz dzieje, tej energii. Tej obecnej energii, te, tego, że każdy z nas zaczyna na nowo inaczej. Czasem jest to bolesne, prawda? Czasem czujemy ból tutaj, ale od nas tylko zależy, czy pozwolimy, żeby to było dla nas cierpienie. Ból pokazuje, że coś się dzieje, że jest jakaś transformacja, jakaś transmutacja, coś się dzieje w duszy, w ciele, w fizycznym, w ciałach subtelnych energetycznych, natomiast cierpienie jest wówczas, kiedy opierasz się tym zmianom. I właśnie Archanioł Gabriel ze Światła i Archa i Nadziei, jego, e, można powiedzieć, siamski bliźniak o pierwiastku żeńskim, pomagają nam, słuchajcie, wejść w to w bardziej łagodny sposób i przejść to z wiarą, z nadzieją właśnie, że to wszystko dzieje się po coś. To wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i to wszystko dzieje się dla nas. Dla nas, żebyśmy mogli wejść właśnie w tą Złotą Erę, żebyśmy byli tutaj bardziej do tego przygotowani. Ponieważ Archanioła Gabriela każdy z zna, zna tak, tak czuję, tak myślę, postanowiłam, że dzisiaj troszeczkę przybliżę Wam Archa i Nadziei. Jest to cudowna energia właśnie związana z archaniołem gabrielem która jest mm, bardzo delikatna subtelna jak taka troskliwa mama która się opiekuje która pomaga która właśnie pociesza daje nadzieję i pomyślałam sobie że gdybyście chcieli kochani e, zaprezentuję wam tutaj takie mm, Słowa, które pomogą Wam przywołać Archaj Nadziei do Waszego życia, jeżeli sobie tego oczywiście życzycie. I teraz Wam zaprezentuję to przywołanie. Archaj Nadziei, Archaj Nadziei, Archaj Nadziei ze światła, z krystaliczno-białego promienia: Przybywaj, proszę, do mojego życia, prowadź mnie, przewódź mi, podpowiadaj. Dodawaj mi nadziei, niech zmierzam w świetle, w głębokiej prawdzie, wciąż dalej w światło, w prawdę. Ukazuj mi proszę prawdę i nadzieję wraz z twym bratem, bliźniakiem, archaniołem Gabrielem ze światła. Prowadźcie mnie razem poprzez kolejne dni i każdy tu i teraz, w erze wodnika i dalej. Napawiaj mnie głęboką prawdą. Głęboką prawdą nadziei, napawaj mnie światłem, napawaj jasnością umysłu i mistoczną miłością. Wysyłaj do mnie codziennie w każdym tu i teraz piękny, czysty promień krystaliczno-białej energii, która mnie oczyszcza. Promienie te oczyszczają moje myśli i umysł. Promienie te oczyszczają moje słowa i działania, promienie te oczyszczają moje ciało. Promienie te oczyszczają moje uczucia i codzienne emocje. Tak, że dzięki temu wciąż podążam w świetle. W każdym tu i teraz ja jest głęboko wdzięczna Tobie, Archa i nadziei, i Twojemu bratu bliźniakowi, Archaniołowi Gabrielowi ze światła. Że jesteście w moim życiu. Cudownie. Niech tak jest. Dziękuję, że już tak się dzieje. Bądź błogosławiona, Archain Archa Nadziei, bądź błogosławiony Archaniele Gabrielu. Bądźcie błogosławieni jako para bliźniąt z pięknego krystaliczno-białego źródła pięknej energii. I dzięki temu przywołaniu, nawet jeżeli powtórzycie sobie tutaj ze mną, ta cudowna energia, żeński pierwiastek, odpowiednik właśnie Archanioła Gabriela ze światła, przybędzie do waszego życia i wraz z Archaniołem Gabrielem swoim bratem będą działać tu i teraz i w każdym tu i teraz, już działają w twoim życiu. Jest to przepiękne, słuchajcie, mm, jeżeli w ten sposób przywołujemy do naszego życia aniołów, ponieważ oni wtedy mogą zadziałać. Można tu jeszcze dodać: taka moja wola, przybywaj, ar Archaii Nadziei! Taka moja wola, że jesteś w moim życiu, to jest przecudowna, jestem głęboko, głęboko wdzięczna. Tyle Wam chciałam przekazać, kochani. Tak coś innego, słuchajcie, żebyście też mieli ciekawostki. I właśnie przekazy, które dzisiaj do mnie przyszły od samego rana, i jeszcze wiele osób mi to potwierdziło, świadomie bądź mniej świadomie, że taki przekaz przydałby Wam się na kanale. I pamiętajcie, kochani, jeszcze raz powtarzam: każda transformacja jest bolesna, natomiast nie musisz, nie musisz postrzegać tego jako cierpienie, bo to jest tak naprawdę tylko w naszej głowie, słuchajcie. Jeżeli odczuwamy ból, on nam coś mówi, coś nam przekazuje, coś nam e, próbuje jakoś nas poinformować o tym, że coś się dzieje, coś się zmienia. E, I taki ból transformacyjny, energetyczny właśnie też jest bardzo silnie odczuwalny. Natomiast tak jak mówię, no tutaj nie musimy wchodzić, słuchajcie, w cierpienie, bo jeżeli sobie pomyślimy, Czuję ten ból, mam świadomość, co się dzieje, mam osłabienie, czuję, że moje ciało jest słabsze, że nie mam dzisiaj takiej siły do robienia różnych rzeczy, ale jednocześnie mam świadomość, że to się dzieje, żebym mógł, żebym mogła wejść w piękną erę, złotą erę, erę wodnika, całym sobą i skorzystać tu na tym jak najwięcej energetycznie, właśnie poczuć tą erę, tak naprawdę, całym sobą. I to jest cudowne, kochani, że aniołowie, archaniołowie ze światła, archai właśnie przygotowują nas do tego procesu. W erze Wodnika będziemy mieć bardzo dużo kontaktu z archai, właśnie z tymi żeńskimi odpowiednikami archaniołów, siedmiu promieni. Dlatego serdecznie zachęcam już dzisiaj, słuchajcie, żebyście sobie poszukali informacji w internecie na temat pozostałych bliźniaczych par właśnie archaniołów ze światła, z ich żeńskimi odpowiednikami, archaj. Trzymajcie się, kochani, tu już buziaki Wam przesyłam, tule mocno do serca, do usłyszenia.